Oczywiście no, jestem zobowiązany odnieść się, jednocześnie myślę, wyjaśnić pewne rzeczy, które są niezrozumiałe, bo na pewno tylko rozmowa i wyjaśnienia pozwolą na lepsze oceny związane z propozycjami, które dzisiaj w ramach budżetu i wieloletniej prognozy finansowej przygotowałem wraz z moimi współpracownikami. A więc rozpoczynając, chciałbym powiedzieć, i Państwo doskonale o tym wiecie, że rozliczyliśmy, o tym była mowa, rok 2017 i te kwoty, które podpadały, nie odpowiadają tym, o czym tutaj była do tej pory dyskusja, bo wynik budżetu za rok 2017, nadwyżka dochodów nad wydatkami, to jest poziom 59 milionów złotych. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 42 milionów 716 tysięcy złotych. Wolne środki, które pozostały z rozliczenia wcześniejszego budżetu za rok 2016, to jest kwota 74 miliony 930 tysięcy złotych. A więc wynik budżetu bieżącego miasta Olsztyna za rok 2017 wyniósł 117 milionów 646 tysięcy złotych, 566 563 złotych. A więc to nie jest ta kwota, oczywiście, o której tutaj Państwo mówiliście. Nie wiem, skąd ją po prostu w ogóle wzięliście. Bo to jest nieprawda, to nie oddaje stanu budżetu, realizacji stanu budżetu za rok 2017. A więc ta sytuacja budżetu na pewno jest dobra. O czym tutaj niektórzy z Państwa radnych byli uprzejmi powiedzieć. Gdybyśmy się sięgnęli historycznie, to również Państwo przyjmowaliście sprawozdania za rok 2014, 2015, 2016. Tamta nadwyżka w wyniku budżetu bieżącego była kolejno 79 milionów, 38 milionów, 96 milionów. A więc wynik, o czym była tutaj mowa, każdego roku był bardzo dobry. I myślę, że oddaje to w sposób jednoznaczny stan finansów miasta i na pewno nie jest zgodny z tym, co przedstawił pan radny Babalski. Pan profesor Gernowicz powiedział, że dochody bieżące minus wydatki bieżące, gdyby były ujemne, a pan powiedział minus 5 milionów złotych, to pan radny, pan powinien wiedzieć. Artykuł 242 ustawy o finansach publicznych mówi, taki budżet nie mógłby być uchwalony. Taki budżet natychmiast przez Regionalną Izbę Obrachunkową byłby uchylony do poprawy dla prezydenta i Rady Miasta. A więc jest to nieprawda. Jest to nieprawda. Teraz chciałbym jednocześnie kilka jeszcze cyfr Państwu przedstawić związanych z tym, skąd te pieniądze po prostu się wzięły. A więc po pierwsze w podatku od nieruchomości, nie podwyższając tego podatku przez ostatnie dwa lata, uzyskaliśmy 9,5 miliona złotych więcej, a więc z tytułu bardzo dobrej pracy pani dyrektor, jej zespołu, pani starki i wszystkich urzędników, którym należą się wielkie słowa uznania. Bo jest to kwestia uszczelnienia również systemu, jest to kwestia wielu działań, które nasz wydział w tym zakresie przeprowadził. Podatek od środków transportowych, jest to dodatkowa kwota 1,2 miliona złotych. A więc i nasi mieszkańcy są aktywniejsi, i nasz wydział komunikacji, dzięki temu pracując również bardzo rzetelnie, ten wynik dodatkowo uzyskał. Podatek od spadków i darowizn, to jest dodatkowa kwota 1,8 miliona złotych, w stosunku do naszego budżetu, który przyjmowaliśmy w roku 2016. Zawsze przyjmujemy na podstawie pewnych prognoz, wcześniejszych budżetów,
wskaźników, które otrzymujemy od ministra finansów. Natomiast jeśli wykonujemy lepiej, to tylko świadczy dobrze o urzędnikach, również o radnych i myślę chyba, skromnie mówiąc, o prezydencie. Podatek od czynności cywilnoprawnych plus 14,7 miliona złotych. A więc no, myślę, że możemy być z tego zadowoleni, że takie wyniki osiągnęliśmy, bo z 11 milionów nagle prawie 26 milionów dochodów, gdzie ten pułap 15 milionów nigdy nie był przekroczony w poprzednich budżetach. Z tego powinniśmy się cieszyć. Oczywiście również pewne oszczędności uzyskaliśmy w transporcie łączności, w administracji publicznej, w różnych rozliczeniach, w sumie to na kwotę około 20 milionów złotych i dlatego występuje ta dzisiaj prezentowana nadwyżka dochody bieżące minus wydatki bieżące na poziomie 42 milionów 700 tysięcy złotych. Ja zawsze mówiłem i Państwo doskonale o tym wiecie, bo również Pani Krystyna Fis, która zgłaszała na i Państwo sesję w dniu 20 grudnia, ażeby dodatkowe środki, jeśli będą, bo wtedy mieliśmy możliwość procedowania w oparciu o budżet, który został przygotowany w jak najlepszej wierze, o jak najlepszą wiedzę, że jeśli pojawią się środki, będziemy proponować wtedy właśnie ich dodatkowe rozdysponowanie. I to nie jest tak, że jest to jakiś tam budżet, Panie Radny Babalski, wyborczy, bo są to po prostu oczekiwania wcześniej zgłaszane przez Państwa, przez naszych mieszkańców. I również odpowiedzi, które zawsze udzielałem, tak, jak będą takie możliwości, to na pewno w części będziemy starać się je uwzględnić. Pani Radna Wirska mówi tylko wydatki majątkowe. No nie, nie tylko wydatki majątkowe, to są również bieżące. Ja przykładowo podam, Państwo zapewne się z tym zaznajomiliście. Tutaj przygotowałem sobie te wydatki, które dotyczą tego budżetu. To jest, jak Państwo wiecie, poziom oczywiście wydatków majątkowych, około 17 milionów złotych. To jest budowa boiska piłkarskiego. I tu nie zgodzę się z tymi opiniami, które głosił Pan Radny Rudnik, że no, ministerstwo wskazuje, pokazuje nam, prezydentowi, co ma zrobić, ażeby uzyskać środki. Państwo doskonale wiecie, bo informowałem niejednokrotnie, zarówno na sesjach, jak i na Komisji Sportu, w której miałem przyjemność uczestniczyć w poprzednim miesiącu, że 13 czerwca 2017 roku wystąpiłem do pana ministra Banki z wnioskiem o to, ażeby w ramach pewnego nowego modelu, który przygotowaliśmy, finansowania i organizacji inwestycji, żeby wspomógł budowę naszego stadionu. Bo projekt został przygotowany, pozwolenie na budowę otrzymaliśmy, a więc krok po kroku, tak jak żeśmy po prostu przyjęli pewną strategię działania, chcieliśmy dalej postępować. No niestety uzyskałem odpowiedź od pana ministra Bańki, to był lipiec 2017 roku, że ministerstwo nie jest przygotowane do tego, ażeby zmieniać w tej chwili przepisy, że w najbliższej przyszłości się nad tym zastanowi i może wtedy dopiero ta ścieżka i możliwość mogłaby być uruchomiona. A więc to nie jest tak, że nie występowaliśmy i ja nie występowałem. I również chciałem powiedzieć, że w miesiącu grudniu przeprowadziłem rozmowę z panią poseł Arendt i innymi posłami, którzy sami przyszli i byli życzliwi i zapytali, a w czym moglibyśmy pomóc, jeśli chodzi o sport. Oczywiście te możliwości były ograniczone, ale współpraca bardzo dobra. 1 600 000 złotych uzdrowiliśmy na boisko sportowe przy szkole numer 15. Pani poseł zadbała o to, ażeby te pieniądze zostały w budżecie państwa wpisane i dzisiaj już mamy przekazane przez wojewodę decyzję, że są pieniążki, więc chwała, a więc dziękuję. A więc to nie jest żadne populistyczne działanie, tylko normalne z osobami, które chcą pomagać
i wspomagać naszych mieszkańców, nasze miasto Olsztyn. I w tych kategoriach należy to rozpatrywać, a nie jakieś opowiadania o budżetach wyborczych. Bo również wniosek i nie tylko na to. Myśmy przygotowywali i złożyli do ministra sportu i nie tylko na tę inwestycję, ale jeszcze dwie inne. A w związku z tym to nie jest tak, że nie przygotowujemy, że nie składamy. Natomiast jesteśmy bardzo otwarci, panie radny Leszko Raszkiewicz, no to, i również... Tutaj zdjęcia robimy cały czas. Siedzę tam z koło, czyli zdjęcia. A to ja nie podam. Przepraszam, a może on Ewie robi? Przepraszam, ale Majce. Zwracam się do mediów o dyskretne... Ale dyskretnie robi, nie? Bardzo proszę, przepraszam. Ja problem myślę i przede wszystkim mieszkańcy. My wszyscy bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby to, co powiedział pan tutaj radny Szewczyk, tak, że teraz państwo również poprzez swoje oddziaływanie i możliwości też przyczynicie się do tego, ażeby miasto Olsztyn, ażeby nasi mieszkańcy mogli skorzystać z dofinansowania, które i tak nie rozwiąże do końca problemu, o którym mówimy, budowy boiska, ale pozwoli nam zrobić pierwszy krok. Teraz jeśli tu padł zarzut w trakcie wypowiedzi państwa, że było 3,5 miliona, jest 6 milionów. Oczywiście, na początku, gdy były szacowane koszty i określone możliwości, gdy nie było jeszcze wiedzy na temat, że będzie nadwyżka, sama murawa została wyceniona na 3,5 miliona złotych. Ale w momencie, kiedy pojawiły się, że można po prostu kompleksowo, bo miało to być wykonywane później, a więc system zrzeszaczowy i system również podgrzewania boiska, nie mówię o rurach, które i tak byłyby zamontowane, ale o podłączeniu do sieci ciepłowniczej i podgrzewaniu Quick-Colu, żeby móc po prostu dostarczyć to do instalacji. No to powiedziałem, ile potrzebujemy na to, ażeby takie rozmowy przeprowadziliśmy z projektantami, ażeby to uwzględnić, ażeby to również ewentualnie w miesiącu maju w jednym postępowaniu przetargowym rozstrzygać. Zobowiązał się projektant, że jest w ciągu miesiąca w stanie to zrealizować. A więc oszacowaliśmy te dodatkowe koszty, które również no, dzięki temu wynikowi pozwalają w jednym, tak jak bym powiedział, jak powiedziałem, postępowaniu to załatwić. A więc to ma wstępnie kosztować według szacunków właśnie 6 milionów złotych z tymi funkcjami, które są potrzebne i niezbędne, ażeby ta płyta nie była dwukrotnie, tak, w dwóch etapach realizowana, tylko razem z niezbędnym oprzyrządowaniem. Jeśli mówimy teraz o dotacji celowej 910 tysięcy złotych dla szpitala. Szanowni Państwo, pani dyrektor szpitala złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego, ażeby zrobić kolejny krok ku przyszłości, ażeby nasi pacjenci mogli być lepiej obsługiwani, a więc napisała projekt dotyczący informatyzacji szpitala. Projekt za przeszło 3 miliony złotych, między 3 a 4 miliony złotych. Ten projekt został zakwalifikowany, ale potrzebowała i potrzebuje wkładu własnego. W miesiącu lutym, gdy występowała na kolegium i prosiła o te pieniądze, powiedziałem, dzisiaj tych pieniędzy nie mamy. Jak będzie rozliczenie roku, jeśli będą takie możliwości, to wtedy zapewne będziemy chcieli wesprzeć i taką uchwałę dla Rady Miasta przygotuje. A wobec tego myślę, że to nie jest budżet wyborczy, tylko jest to wyjście naprzeciw potrzebom służby zdrowia, a przede wszystkim mieszkańców. Bo jeśli pan dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury przygotował projekt za 3 miliony złotych, ażeby złożyć go o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Warmii i Mazury, w ramach Warmii i Mazury, tak,
no, szeroko rozumianej kultury. Projekt pod tytułem Olsztyński Amfiteatr, nowoczesna wspólna przestrzeń mieszkańców, w ramach którego to projektu między innymi byłoby zakupiony nowy sprzęt nagłaśniający, nowy sprzęt oświetlający, pewne pomieszczenia doprowadzone do funkcjonalności, no to potrzebuje wkład własny. A więc należy mu się podziękowanie za to, że podjął nowe wyzwanie, że przygotował projekt, a wiadomo, nie kto inny, tylko my, jako właściciele tej instytucji, no, zapewne mamy obowiązek wesprzeć. Bo gdybyśmy mieli znaleźć na to własne środki, to tym bardziej będzie to problem. Jeśli będzie dofinansowanie, przepraszam, tak, dotacją unijną, no to nasze środki zabezpieczamy, tak? A więc to nie jest budżet wyboru. Doświetlenie przejść dla pieszych. Pan dyrektor Jerzy Roman występował zarówno o doświetlenie przejść dla pieszych, jak i zmiany sterowania sygnalizacją na naszych skrzyżowaniach. I Państwo doskonale wiecie. Jest to projekt, który został przygotowany w ubiegłym roku, który został rozpoczęty. 17 sygnalizacji na naszych skrzyżowaniach było objętych już modernizacją w ubiegłym roku i było powiedziane, kontynuujemy. Gdy się okazało, że nie jesteśmy w stanie w grudniu w budżecie środków zabezpieczyć, też było powiedziane, wrócimy do tematu, bo jest to kwestia bezpieczeństwa i płynności ruchu w naszym mieście, wtedy, kiedy ewentualnie takie możliwości się pojawią. Pojawiło się. Wobec tego propozycja 160 tysięcy doświetlenie przejść dla pieszych, 300 tysięcy to jest modernizacja sygnalizacji, o której tutaj wspomniałem. To są również wydatki, które związane są z realizacją naszych inwestycji. Przecież Państwo, jako baczni obserwatorzy tego, co się dzieje w mieście, w Polsce, i my wszyscy doskonale wiemy, że dzisiaj ceny na przetargach potrafią być o 50, a nawet o 100% wyższe w stosunku do przygotowanych kosztorysów inwestorskich, które no, mówią o tak zwanej wartości przedmiotu zamówienia, który my jako zamawiający musimy na etapie przygotowywania przetargu określić. I tylko rozstrzygaliśmy w ubiegłym roku, jak Państwo wiecie, staraliśmy się, przepraszam, ogłosiliśmy i Łynostradę, i zajezdnię tramwajową, i zakole naszej rzeki Łyny przy Knosały. I albo nie było w ogóle chętnych, którzy by chcieli zrealizować te inwestycje, albo znaleźli się tacy, którzy mówili tak, ale nie za te pieniądze. Kilkaset tysięcy więcej, bądź miliony więcej. Wtedy nie mieliśmy środków. Wobec tego postępowania zostały unieważnione. W tym roku po raz który przeprowadziliśmy je. Co się okazuje? Na Zakolu Łyny potrzebujemy 1 000 000 zł. Na zajezdni trolejbusowej no, około 600 tysięcy złotych. Na odcinku, który prowadzi przez Las Miejski, około 5 km Łynostrady, mieliśmy zabezpieczonych prawie 4 miliony. Najtańsza i jedyna oferta 6 milionów złotych. A wobec tego nie ma już w tej chwili możliwości czekania, bo te projekty, chciałbym też powiedzieć, są z dotacją Regionalnego Programu Operacyjnego, a więc z dotacją unijną. A więc my podjęliśmy się ich zobowiązania konsekwentnie, również zgodnie z oczekiwaniami przecież naszymi, mieszkańców naszych, bo to oni występowali, ażebyśmy takie projekty realizowali. I wcześniej je przygotowaliśmy pod względem samego projektu technicznego, a więc dzisiaj rozstrzygamy. A więc dzisiaj musimy dołożyć te pieniądze, bo nie mamy innej możliwości, bo wtedy nie zrobilibyśmy tego. Po pierwsze, być może nigdy, a na pewno w najbliższym czasie, a po drugie, byśmy musieli zwrócić środki unijne, które
mieliśmy. To są również pieniądze właśnie na zakup roweru miejskiego. To jest 350 tysięcy złotych. My przeprowadziliśmy rozmowy w zakresie możliwości uruchomienia tego roweru w okresie jeszcze oczywiście wakacyjnym. Takie oferty z informacji z rynku wiemy, że będą. Oczywiście wiemy, że również są takie, które mówią najszybciej we wrześniu. Ale chcemy wykorzystać tę szansę, bo wiemy, że dzisiaj takie oferty są. I mówią, położymy. Wobec tego chcemy to zrealizować, ażeby nasi mieszkańcy, turyści jeszcze w tych miesiącach i wakacyjnych, i bezpośrednio po wakacyjnych z tej możliwości mieli możliwość skorzystania. Bo jeśli nasze służby, Państwowa Straż Pożarna, nie mówię o policji, która występuje, która czeka też na środki, potrzebuje środków na to, ażeby dojechać do tych różnych sytuacji, zdarzeń, nieoczekiwanych i często oczywiście bardzo przykrych i potrzebuje na paliwo, no to my jako samorząd, skoro państwo nie jest w stanie tych środków zabezpieczyć, musimy dać, a więc 100 tysięcy złotych, tak jak to było w latach ubiegłych również, przekazujemy na paliwo. Bo była tutaj mowa o efektywności energetycznej pani radna Wiśka, o ile być może nie, przepraszam, nie chciałbym się pomylić, ale zaraz wrócę do innego tematu. Bo jeśli rozstrzygamy w ramach efektywności energetycznej 5 projektów i też się okazuje, oczywiście mamy dotację pani marszałka wysokości na te 5 projektów 8,5 miliona złotych, że oferty są droższe w przypadku zespołu szkół budowlanych, docieplenie bursy 513 tysięcy więcej, to co mamy zrobić? To musimy dać, bo dotacja jest, bo dzięki temu zupełnie będą inne warunki zamieszkania, zamieszkiwania, a jednocześnie inwestujemy w przyszłość. Będziemy mieć mniejsze koszty związane z ogrzewaniem. To jest też bardzo ważne. To również są środki 1 300 000 złotych, które przekazujemy dla naszych jednostek edukacyjno-oświatowych, szkół, które prowadzą już wcześniej pozyskane projekty dofinansowywane środkami unijnymi, które są w programach wieloletnich, które to środki w ubiegłym roku zostały przekazane na nasz rachunek i dzisiaj one muszą być na powrót uruchomione, ażeby po prostu te projekty miękkie, to jest tak jak powiedziałem, przeszło 1 300 000 złotych, właśnie mogły być realizowane. Te pieniądze na to idą. Bo również to, co mówiła pani radna Krystyna Flis, jeśli pojawiły się dodatkowe środki, jeśli rozmawiamy z panem dyrektorem Sieniewiczem, oczywiście rozmawiamy z innymi instytucjami naszej kultury i ze wszystkimi, ale okazuje się, że na program z dotacji, którą podmiotowej uzyskała nasza inwestycja, niestety niewiele pozostaje środków, mając takie możliwości, proponujemy oczywiście te 200 tysięcy przekazać. Wracając do wypowiedzi pana radnego Rudnika odnośnie transportu publicznego. Szanowni Państwo, oczywiście widzicie również w tym budżecie, czy zapisane są środki na transport publiczny. Te brakujące, które są potrzebne, które są niezbędne. Jest to kwota 6 milionów złotych, bo przecież chcemy utrzymać ten dotychczasowy poziom jakości świadczonych usług i oczywiście ceny i taryfy. Ilość kilometrów, które na dzień dzisiejszy są świadczone przez przewoźników, to jest poziom około 9 milionów wozokilometrów. Z tego około 27 z ułamkiem procenta mają przewoźnicy prywatni, których wprowadziliśmy od kilku lat, a pozostałe przewozy, bo mówię tu przede wszystkim oczywiście o przewozach autobusowych,
a nasz przewoźnik miejskie, przedsiębiorstwo komunikacyjne, to jest ilość przeszło około 5,9 miliona km i około 900 tysięcy tramwajów. I tu ja rozumiem po prostu, co mogłoby się stać. Nic się nie stało. My, jeśli chodzi o stawki za autobusy, koszt poza kilometra, to jest cena 10,42 zł. Nasi operatorzy, ci prywatni, mają poziom 6,80 i 7, no nie wiem, 40. Chciałbym powiedzieć, że gdański operator komunalny ma stawkę 7,74, w Lublinie za przepływy 7,40, w Poznaniu MPK 8,14, w Warszawie MZK 9,10 zł, przewoźnicy prywatni też są tańsi, 6,47, 5,23, 5,80, a więc no, działamy w takim kierunku, ażeby w sposób jak najbardziej racjonalny z jednej strony wykorzystać naszą spółkę MPK przy utrzymaniu oczywiście również określonego poziomu, ale wprowadzać również konkurencję, która ma dzisiaj, jak powiedziałem, 27-28% wozokilometrów, które wykonuje na rzecz naszych mieszkańców. Tak ta sytuacja wygląda. Pani radna Wilska pytała, czy któryś tu, nie, to chyba pan, przepraszam, albo pan radny Kowalski, ja teraz spojrzę w kartkę, o, chyba pan radny Kowalski, Fałata, Oficerska. Szanowny panie, no przecież ja informowałem i pan prezes Pancer i pan dyrektor Jerzy Roman niejednokrotnie państwa o tym, że takie działania zostały podjęte. Przedstawialiśmy harmonogram tych działań. Do końca marca projekt został przygotowany. Do końca, teraz, do początku praktycznie kwietnia, maja, pan prezes Pancer na pewno nas poinformuje, bo ogłosił po dostarczeniu, wykonaniu projektu przetarg i niebawem, mając w swoim planie, który państwo również przyjęliście, będzie realizował, szanowni państwo, to zadanie. No, może państwo nie głosowaliście, więc nie przyjęliście, ale rada przyjęła w imieniu oczywiście mieszkańców. A więc to zadanie w ciągu najbliższych 3 miesięcy, tak jak żeśmy sobie na początku po prostu powiedzieli, jest i będzie zrealizowane. Pani radna Wilska wypowiadała się odnośnie osób niepełnosprawnych. Ja chciałbym powiedzieć, że oczywiście w naszych działaniach na pewno uwzględniamy wszystko to, co związane jest również z osobami niepełnosprawnymi. Podjęliśmy wyzwanie związane z rewitalizacją, rozbudową budynku przy ulicy Bałtyckiej 45, jeśli chodzi o przygotowanie takie już naprawdę 20 daleko idący pierwszy wiek, odpowiednich warunków dla osób niepełnosprawnych uczęszczających w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Prawie 9 milionów złotych zostanie w to zainwestowane. Te prace już trwają, one są podzielone na etapy, bo jest tam, z tego co pamiętam, 3 albo 4 projekty różne, ale składające się na jedną całość i jedną funkcjonalność. I to jest realizowane. Oczywiście, jeśli mówimy o badaniu, o łamaniu, przepraszam, barier, to w każdej inwestycji jesteśmy zobowiązani co do tego, ażeby stwarzać odpowiednie warunki dla osób niepełnosprawnych. I to czynimy, i to robimy. Oczywiście jest jeszcze bardzo wiele, tak jak i w innych obszarach funkcjonowania miasta, do zrobienia i staramy się po prostu to krok po kroku realizować. Panie mówi, w Białymstoku są chodniki, nie ma tramwajów. Białystok tak samo jak i miasto Olsztyn, jak każde inne miasto z programu operacyjnego Polski Wschodniej, wcześniej rozwoju Polski Wschodniej, korzystało i korzysta. Tylko oni poszli oczywiście w kierunku rozwoju autobusów, a wobec tego ulice modernizowane wraz z chodnikami
zostały przystosowane dla autobusów, a myśmy od samego początku, tak jak przyjęliśmy to w roku 2007 i potem zatwierdziliśmy w roku 2009, zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla miasta Olsztyna, realizujemy dwa rodzaje, dwie formy transportu publicznego, a więc i autobusowy, i tramwajowy. I jak Państwo doskonale wiecie, przy wszystkich tych arteriach, gdzie wykonujemy te modernizacje i budowy, również powstają chodniki. I również w zakresie ekomobilności projektu, który obok tramwajowego jest realizowany. A więc wracając, będę kończyć oczywiście, chciałbym powiedzieć, że nie jest to żadna kiełbasa wyborcza, czy jakkolwiek by tego nie nazwał, bo pan redaktor z radia mnie o to spytał, tylko powtarzam, realizujemy oczekiwania naszych mieszkańców. Te propozycje, które dzisiaj zostały zawarte w budżecie, w projekcie budżetu, jak i wieloletniej prognozie finansowej, odzwierciedlają potrzeby naszego miasta i naszych mieszkańców. I zawsze, i Państwo niejednokrotnie to ode mnie słyszeliście, że jeśli są nowe możliwości związane z finansowaniem nowych zadań, czy to jako bieżących, czy to jako majątkowych, to realizujemy to, co było wcześniej już artykułowane i co jest potrzebne dla rozwoju naszych mieszkańców i rozwoju naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania autopoprawki. Przechodzimy do głosowania cały czas z autopoprawką. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta, 15 głosami za, przeciw 6, nikt się nie wstrzymał, 1 osoba obecna nie głosuje.